wyrażenie zgody na sprzedaż drodze przetargu ustnego niewolniczego nieruchomości w serwisie własność gminy zbudowanym budynkiem położonym w Krakowie w Stanach Polskich 9, grup 990. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Senatorskiej 9, powierzchnia nieruchomości gruntowej 22 ale 16 metrów kwadratowych. Jest to budynek trzykondygnacyjny użytkowy, podpiętrzony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1231 metrów 52 cm. Jest to budynek, w którym pierwotnie mieściła się działowa szkoła żeńska, następnie zespół szkół specjalnych, następnie szkoła podstawowa specjalna nr 44 oraz gimnazjum nr 55. W związku z faktem, że jak Państwo zapewne pamiętacie, nastąpiła tutaj likwidacja tej szkoły, budynek został przeznaczony do sprzedaży. Cena tej nieruchomości, łącznie oczywiście z budynkiem, nieruchomości budynkowej zabudowanej budynkiem, wynosi 7518 tysięcy brutto. Dziękuję. Znaczy bez wagi, trzeba 7 milionów. Milionów. Ale powiedziałam coś? A to bardzo szybko. Ja to wreszcie kupiłam, to przepraszam. 7 milionów 518 tysięcy złotych. To jest to 6104 złote za metr kwadratowy. Powierzchni użytkowej budynku. Jest to oczywiście nieruchomość zwolniona z podatku. Przepraszam za przejęzyczenie. Powiedziałam, przejęzyczenie zasadnicze. Szanowni Państwo, jest pozytywna opinia Komisji Gminy i Przedsiębiorczości. Ewentualne opinie innych komisji nie widzę. Klubu radnych stanowiska nie widzę. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa, druk 990. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada była pierwsze czytanie projektu. Termin autor uchwały na dzień 13 listopada, godzina 15. Termin poprawek na dzień 15 listopada, godzina 15. Szanowni Państwo, druk 991, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, ulica Posławska nr 43A. Wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 9, o matko, nie, dużego udziału w nieruchomości wspólnej pani dyrektor to powiedza. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, który stanowi własność gminy miejskiej Kraków, jest położony w przy ulicy Wrocławskiej nr 43A. Wraz oczywiście z udziałem nieruchomości wspólnej. Jest to lokal, który odziedziczyliśmy na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Lokal znajduje się na drugim piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Jest obiekt kilkuletni o bardzo dobrym standardzie technicznym. Składa się z przedpokoju, łazienki, jasnej kuchni i pokoju. Cena wywoławcza, oczywiście powierzchnia jeszcze użytkowa tego lokalu wynosi 38 metrów 93 cm. Cena wywoławcza 303 196 zł. To jest po 7788 zł i 24 groszy za metr kwadratowy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozytywna opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Szanowni Państwo, inne opinie komisji nie widzę. Klubu badań stanowiska nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 991. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła przeczytanie projektu. Składam termin autopoprawy na dzień 13 listopada do dnia 15 i termin zgłoszenia autopoprawek, przepraszam, poprawek na dzień 15 listopada do dnia 15.